Istnieją dwa rodzaje wrażliwości. Jedna wrażliwość to jest dobra wrażliwość i druga wrażliwość to jest zła wrażliwość. I specjalnie uprościłem tutaj wrażliwość do dwóch kategorii, bo to w znaczącym stopniu ułatwi mi wyprowadzenie logicznego dialogu który pozwoli Ci lepiej zrozumieć to, jak radzić sobie z wrażliwością, jak ją rozumieć i przede wszystkim jak akceptować swoją wrażliwość. Dobra wrażliwość to jest Twoja wewnętrzna otwartość, to jest to, jak postrzegasz rzeczywistość, i ile bodźców jesteś w stanie dostrzec, ile percepcji, ile zmysłów. To jest Twój odbiór rzeczywistości. Im bardziej wrażliwy jesteś w ten dobry sposób, tym bardziej bogata jest Twoja rzeczywistość. Tym więcej dostrzegasz, tym więcej widzisz. Tym lepiej rozumiesz siebie, tym masz więcej myśli, tym masz więcej skojarzeń, tym jesteś bardziej kreatywny. Jesteś w stanie przeżywać rzeczywistość w bardziej bogaty sposób. Wszystko, czego doświadczasz, jest naznaczone aromatem. Ma swój smak i jesteś w stanie to odróżniać. Jesteś w stanie odróżniać większą ilość kolorów, jesteś w stanie odróżniać większą paletę zmysłów. Lepiej rozumiesz dźwięk, lepiej rozumiesz emocje, lepiej rozumiesz uczucia, lepiej rozumiesz estetykę, wartość estetyczną. Lepiej rozumiesz emocje swoje emocje oraz emocje innych ludzi. To jest ta dobra wrażliwość, to jest ta dobra cecha wrażliwości, która powinna być dla nas ważna. Nie zawsze jest, ale powinna być dla nas ważna, bo ona ubogaca nam nasze życie. Jest też ta zła strona wrażliwości, ta druga strona medalu. To jest przewrażliwienie. To jest neurotyzm to jest wrażliwość negatywna to jest poczucie przebodźcowania to jest nadmierne skupianie się na przeszłości to jest nadmierne myślenie overthinking to jest projektowanie swoich własnych lęków na świat zewnętrzny to jest wewnętrzna słabość poczucie gorszości Poczucie bycia straumatyzowanym, poczucie bycia mniejszym, pomniejszonym. I mówię o tym dlatego, bo często słyszymy w naszym społeczeństwie takie słowa: Jesteś przewrażliwiony, jesteś wrażliwy i one są rzucane w takim negatywnym świetle. I gdy ktoś tak mówi, to ma na myśli tą złą stronę wrażliwości tą złą wrażliwość. Natomiast często zdarza się tak, że mówimy, że wrażliwość jest dobra, że wrażliwość jest potrzebna. I wtedy mamy na myśli tą dobrą stronę wrażliwości. I teraz cały myk z wrażliwością nie chodzi o to, że my mamy ją kontrolować, że my mamy usuwać. Tą złą wrażliwość i skupiać się bardziej na tej pozytywnej wrażliwości. Bo to nie do końca zależy od nas, jak bardzo jesteśmy wrażliwi i nie zależy od nas, czego doświadczamy, jakie bodźce do nas trafiają, jak nasz umysł interpretuje rzeczywistość. To często nie zależy od nas. To zależy od naszych uwarunkowań genetycznych, to zależy od naszej przeszłości, to zależy od czynników środowiskowych, to zależy od, od praktycznie wszystkiego. I Właśnie dostrzeganie tej wewnętrznej wrażliwości, czy ta, ta otwartość na nią, pokazuje Ci, że Twoja rzeczywistość jest złożona. Wrażliwość to jest też świadomość złożoności rzeczywistości. I teraz myślę, że wiele osób, które są wrażliwe, mają problem poczucie bycia pogubionymi w tej wrażliwości, bo ta wrażliwość potrafi człowieka przytłoczyć. Gdy myślisz za dużo, gdy czujesz za dużo niepokoju, gdy masz za dużo lęku w sobie, tak? to są cechy tej negatywnej wrażliwości, które nas przytłaczają, ale ta pozytywna wrażliwość też potrafi przytłoczyć. Świadomość wszystkiego dookoła ciebie. Perfekcjonizm. Bo masz tak silne wyczucie estetyki, że każda jedna niedoskonałość cię po prostu triggeruje. Ogromna potrzeba harmonii. To też jest cecha wrażliwości, ale nie zawsze masz harmonię dookoła siebie, to też potrafi cię po prostu pogubić. Albo ogromna empatia. Do takiego stopnia, że Odczuwasz emocje innych ludzi jak swoje i przestajesz czuć siebie. Przestajesz widzieć siebie takim jakim jesteś, przestajesz czuć autentycznego siebie, bo tak bardzo zatracasz się w cudzych emocjach. To wideo chciałem poruszyć pod kątem wstydu przed wrażliwością. Zauważyłem, że wiele ludzi, i to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, wstydzi się swojej wrażliwości. I ja myślę, że problem polega tutaj na tym, że brakuje nam inteligencji emocjonalnej, brakuje nam poprawnego nazywania uczuć, poprawnego komunikowania uczuć i poprawnego stawiania granic w tym, co czujemy. Ale też wewnętrznego zaufania. Większość tych. Yy... Większość tych negatywnych cech wrażliwości pochodzi z lęku. Zwróć uwagę, że gdy czujesz się przewrażliwiony, tak? To jest głównie lęk. Boisz się. Boisz się, co inni powiedzą, boisz się, co inni czują, boisz się odrzucenia. Boisz się, że będzie wojna. Boisz się, że zabraknie ci pieniędzy. Boisz się, że jak będziesz sobą, to zostaniesz odrzucony. Boisz się i. Gdy siedzisz sparaliżowany w tym lęku. I zidentyfikujesz się z tą częścią Ciebie i zaczniesz wierzyć, że Ty taki jesteś. Czyli jesteś wrażliwy, tak? Tutaj negatywnie wrażliwy, ale zazwyczaj tego tak nie nazywamy. Mówimy, że jesteśmy po prostu wrażliwi. Jeżeli się mocno z tym identyfikujesz, to nie będziesz widział wyjścia z tego. Bo to. Na czym nam tak naprawdę zależy, jeżeli chodzi o wrażliwość, jeżeli chodzi o przerobienie tego wstydu, to jest pewien rodzaj świadomości, pewien rodzaj wglądu w siebie, pewien rodzaj widzenia siebie, obserwacji swojego umysłu, w którym ta wrażliwość nie dominuje całego ciebie, nie wpływa na twoje podejmowanie decyzji, nie uprzykrza ci życia, nie przeszkadza ci aż tak bardzo. Ja nie twierdzę, że. Wrażliwości mamy się wyzbyć, czy kontrolować, ona się przydaje w życiu. Ona tak naprawdę ubogaca nam nasze życie. Bez wrażliwości nie czulibyśmy niczego. My chcemy ją przekroczyć. Przekroczyć to poczucie przede wszystkim, tak? Przekroczyć to poczucie wstydu. Przekroczyć to poczucie mniejszości, to poczucie gorszości wynikające z wrażliwości, bo wrażliwość działa też w ten sposób, że. Gdy my jesteśmy świadomi całej otaczającej nas rzeczywistości, jesteśmy świadomi każdego jednego detala w rzeczywistości, każdego jednego szczegółu, gdy jesteśmy świadomi tego, co ludzie mówią, co myślą, co czują, gdy jesteśmy świadomi każdej jednej konsekwencji naszego działania, czujemy się cały czas sparaliżowani. Nie wiem, jaką decyzję mamy podjąć, bo wi widzimy, że jak podejmiemy tą decyzję, to będzie tak, a jak tą, to tak. I nie wiem, czy mamy podjąć tą, czy tą. Czym się kierować w życiu? Tracimy sens z wartości. Tracimy poczucie pewności siebie, bo nie wiemy, jak mamy się zachować, co powiedzieć, jak zareagują inni ludzie. Tracimy poczucie celu. Gubimy się w tym, co jest dla nas ważne. Gubimy się w, w ciągłości naszego życia. Tracimy naszą osobowość. Nie wiemy, jacy jesteśmy. Nasza koncepcja siebie po prostu ciągle się zmienia, jest chaotyczna, bo ciągle zderza się z różnymi percepcjami i bodźcami i. Nie wiesz, nie wiesz tak naprawdę, jaki jest, nie wiesz jak w danej chwili się zachowasz, bo nie wiesz, który neuron w twojej głowie eksploduje i co się będzie z tobą działo. I przede wszystkim wstydzisz się tego. Ja wiem, że się wstydzisz. To jest coś, co ja odkryłem sam w sobie: wstyd przed wrażliwością. Widzę to bardzo często w, w, w mężczyznach, tak? Sam jestem mężczyzną, wiem jakie mam e, przekonania na temat męskości, ale widzę to też wśród kobiet. W tej chwili wstydzą się otwartości. E, wszyscy się wstydzą. Na pewnym polu każdy z nas chce mieć takie bardzo. Stabilne poczucie pewności siebie, bardzo stabilne poczucie zaufania do siebie, bardzo głębokie poczucie, że wiesz, kim jesteś, wiesz, na czym masz się oprzeć, wiesz, co tutaj robisz. I ta wrażliwość, szczególnie ten wstyd, przeszkadza ci w tym. Zaproponuję Ci kilka ćwiczeń odnośnie do tego, jak możesz sobie z tym poradzić, ale ćwiczenia te mogą niekoniecznie pomóc od razu i niekoniecznie mogą adresować dokładnie ten problem, który masz, ale mogą pomóc Ci odnaleźć źródło Twojego problemu, źródło Twojego lęku, wstydu. Źródło tej negatywnej części Twojej wrażliwości, która uprzykrza Ci życie. Ćwiczenie numer 1 polega na tym, abyś wziął do ręki kartkę. Może być arkusz A4, A5, jak, jak uważasz, ale to jest ważne, żebyś miał kartkę. Jeżeli nie masz gdzieś teraz kartki pod ręką, możesz zatrzymać to wideo i poszukać. I to jest ważne, żeby to była kartka papieru, a nie a nie cyfrowy notatnik. Na samej górze tej kartki zapisz słowami źródło mojej wrażliwości. I możesz zadać sobie też pytanie, jak objawia się moja wrażliwość. I na dole kartki narysuj pionową linię. I podziel tą kartkę na dwie części. Po lewej stronie napisz pozytywne źródło mojej wrażliwości. Po prawej stronie negatywne źródło mojej wrażliwości. I teraz przez najbliższy tydzień obserwuj samego siebie i notuj dokładnie, które doświadczenia, które myśli, które percepcje, które odczucia. Wpływają na ten pozytywny aspekt wrażliwości, a które na ten negatywny? I podam Tobie tutaj kilka przykładów. Na przykład przeglądam internet, przeglądam miniatury filmów na YouTube. To jest coś, co często robię i widzę miniaturę, która jest po prostu piękna dla mnie. Jest po prostu piękna, jest źródłem dla mnie natchnienia estetycznego. I zapisuję to doznanie po lewej stronie. To jest doznanie estetyczne, tak? Źródło to jest obraz, miniatura na YouTube, obraz, estetyka. Mogę, mogę zapisać to w ten sposób, jak po prostu to widzę, jak to czuję. Ale teraz przejdźmy do negatywnego przykładu. Na przykład, sam tworzę film i nie jestem pewien tego, jaką miniaturę mam stworzyć, i zapisuję, że mam trzy różne miniatury i nie potrafię się zdecydować, i to jest źródło mojej niepewności. Kolejny przykład. Trafiam na film, w którym. Kulturysta uprawia sport i podziwiam jego ciało. Ale zajebiste ma ciało, sześciopak w ogóle. Nie? Zapisuję to po lewej stronie, pozytywna wrażliwość, doświadczenie zmysłowe. Ale nie wiem, zdarza się tak, że patrzę na siebie w lustrze i porównuję się do tego obrazu i myślę o sobie, hmm, słabo wyglądam. I również to zapisuję, tym razem po prawej stronie. Kolejny przykład. Masz kontakt z kimś bliskim, z rodziny, przyjacielem, kimkolwiek. Chodzi o bardzo bliski kontakt, intymny. I masz poczucie głębokiego zrozumienia emocjonalnego. I widzisz, że ma na to wpływ twoja wrażliwość. Zapisz to po lewej stronie. Zapisz, że głęboko odczuwasz emocje danego człowieka. Masz z nim głęboką więź. To też jest źródło twojej wrażliwości. Po prawej stronie możesz zapisać, że w trakcie publicznego spotkania odczuwasz wstyd. Tym razem jest to wrażliwość skupiona na tobie w stopniu negatywnym. Przykładów swojej wrażliwości możesz odkrywać multum jest tego naprawdę bardzo dużo. Każda praktycznie percepcja, zmysł, myśl, przekonanie, odczucie, emocja to jest cecha... jakaś część twojej wrażliwości. To, co jest najważniejsze w tym ćwiczeniu, to jest to, żebyś nauczył się nazywać swoje percepcje, swoje odczucia, swoje doznania. Żebyś je nazywał. Żebyś potrafił je nazywać, kategoryzować, opisywać. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jak nauczysz się to robić, to zaczniesz oddzielać doznania od percepcji, od uczuć, od emocji, od myśli. I zaczniesz rozróżniać jedno od drugiego, jedno od drugiego, jedno od drugiego, i w pewnym momencie przestań ci to tak, przestań ci to tak przytłaczać. Przestań ci to tak przeszkadzać. Przede wszystkim zobaczysz, że. Każde jedno swoje uczucie możesz nazwać, jakoś opisać, jakoś zakomunikować. Zobacz, że nie ma tak naprawdę czego się wstydzić, że wstyd jest uczuciem, które gdzieś jest głęboko w tobie, zakorzenione, ale tak w zasadzie ono ci nic nie mówi o tobie. To jest świetne ćwiczenie, żeby nabrać większej pewności siebie wśród ludzi. Jeżeli wstydzisz się siebie, wstydzisz się swojej autentyczności, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że po prostu nie potrafisz nazwać tego, co czujesz, nie potrafisz tego zakomunikować. Boisz się odrzucenia, boisz się powiedzieć to, co czujesz, to, co myślisz, bo nigdy tego nie zrobiłeś, nigdy nikomu nie powiedziałeś to, co czujesz, nigdy tego nie zakomunikowałeś, nigdy tego nie uzewnętrzniłeś, nigdy nie, nie, nie powiedziałeś tego nawet do siebie, samemu sobie tego nie wytłumaczyłeś. Masz pewne uczucia, które narastają w tobie. I one nigdy nie, uzna, nigdy nie zobaczyły światła dziennego. I odbierz się trochę jak taki ping w głowie od jednej do drugiej strony, i to cię męczy. Czasami, czasami to jest zabawne, nie? Jak męczymy się z czymś w sobie, wydaje nam się, że to jest takie ważne, że jak to komuś powiemy czy zdradzimy, to wiem, świat się zawali i w ogóle, nie? A przychodzą takie sytuacje, kiedy, nie wiem, na imprezie, nie wiem, napisz się alkoholu czy coś, nie? To wszystkie twoje mentalne filtry zajdą, nagle jesteś taki gadatliwy, mówisz, co ci przychodzi do głowy i nikt nie ma z tym problemów. Okazuje się, że nigdy nie było z niczym problemów. Jak już nauczysz się nazywać lepiej to, czego doświadczasz, posiedź trochę sobą ze sobą, w ciszy, w spokoju. Spróbuj poddać się do swoich odczuć. Spróbuj zrelaksować się. Spróbuj pozwolić sobie na taki pewien rodzaj odpuszczenia w tym relaksie. Jeżeli twój umysł przeskakuje jak ping-pong od jednej percepcji do drugiej, często od pozytywnej do negatywnej, spróbuj się zrelaksować, spróbuj odpocząć. Spróbuj zrobić coś, co daje ci poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Często umysł jest zaniepokojony, dlatego tak przeskakuje. Jeżeli będziesz robił to ćwiczenie stale i na bieżąco, będziesz nabierał coraz większej świadomości swoich percepcji, uczuć, emocji, wszystkiego, co siedzi w Twojej głowie, i przede wszystkim będziesz czuł się coraz bardziej bezpiecznie sam ze sobą, będziesz się czuł, się, będziesz się czuł coraz bardziej komfortowo w sobie. Dobrym takim miernikiem Twojego progresu, jak będziesz robił postęp, będzie to, że zauważysz, że przestajesz projektować na innych ludzi to, że są niewrażliwi. Bo często jest tak, że ludzie wrażliwi oceniają innych, że są niewrażliwi. I bardzo często jest to ta negatywna strona wrażliwości. Możesz tak zapanować nad swoją wrażliwością, że niewrażliwość innych ludzi przestanie ci przeszkadzać. Nie będzie ci to ruszać. Nie będzie ci to triggerować. Bo zobaczysz, że masz w sobie pewien lęk. Lęk przed tym, że osoba niewrażliwa jest silniejsza od ciebie, jest od ciebie lepsza. Ma coś, czego ty nie masz. I zobaczysz, że jak będziesz wykonywał tą pracę nad sobą, to w pewnym momencie przestaniesz przestaniesz zwracać uwagę na, na takie rzeczy. Po prostu przestaniesz to ruszać. Przestaniesz się bać, przestaniesz to projektować. Na początku jest to takie dziwne, bo jak się przyzwyczaiłeś tak funkcjonować, to może być to dla Ciebie trudne, ale z biegiem czasu zobaczysz, że będzie Ci dużo łatwiej. Jeżeli trafiałeś na to wideo, bo masz problem z wrażliwością, tak? z nadwrażliwością, z szczególnie z tą negatywną stroną. Masz problem ze wstydem. Może to trochę potrwać, zanim się oswoisz ze sobą. Bardzo możliwe, że będziesz potrzebował wsparcia zewnętrznego, terapii. Bardzo możliwe, że będziesz potrzebował jakiejś formy praktyki, która cię uziemi, jakiejś pracy z ciałem. To jest bardzo możliwe, bo wrażliwość to jest też część naszej sfery percepcji, które pochodzą z ciała. I no i duży wpływ na to ma też nasza podświadomość, na którą kompletnie nie mamy praktycznie kontroli. I trzeba troszeczkę zapanować nad swoimi impulsami, a najlepiej jest to zrobić po prostu poprzez pracę z ciałem, jogę, jakąś formę ruchu, siłownię. Pomyśl o tym, popracuj nad sobą. I mam nadzieję, że będziesz się czuł dużo lepiej ze sobą. Ja im na imię Damiano. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli ci się podobał, daj dla mnie łapkę w górę, staw komentarz, staw swój przemyślunek, udostępnij ten film dalej. To pomoże mi zyskać nieco więcej wyświetleń. Jeżeli chcesz wesprzeć projekt Find Yourself, możesz to zrobić na różne możliwe sposoby. Na dole są linki, jest Patronite, jest opcja takiej jednorazowej też płaty. Możesz kupić moją książkę wybrany kurs online. To wyboru do koloru. Dzięki serdeczne za uwagę. Widzimy się następnym razem. Miłego Elo, Buźka!